ruszyły Harfiska, dobrze przyjęła start i poprowadziła gonitwę. Harfiska na drugiej pozycji Citava, na ostatniej w odstępie tylko Kobra, wyjście na przeciwległą prostą. Harfiska, Citava, Perla, następnie Penta, razem Harfiska jest na czele. Na drugiej pozycji, już w tej chwili na czoło stawki wysunęła się Body Grazia. Body Grazia, Harfistka, Perla, Citava, Pirueta, Penta, Alcalediach, Pagera, Freda i na ostatniej pozycji Kobra. I 1400 metrów do celownika prowadzi Body Grazia. Na drugiej pozycji w tej chwili jest Perla, na trzeciej Harfistka, następnie Pirueta, Citava, nic się nie zmienia. I 1200 metrów do celownika Body Grazia, na drugiej pozycji jest Perla. Body Grazia, Perla, Harfistka, 1000 metrów do celownika, na czwartej pozycji galopuje Pirueta, na piątej Citava, niewielki odstęp, następnie Penta, Alcalediach, Pagera, Freda i Kobra. Na około 800 metrów przed celownikiem, Body Grazia na czele, na drugiej pozycji Perla. Body Grazia, Perla, jedna para, Harfiska, Pirueta, druga para i tam na końcu stawka się mocno zgrupowała. Ale na czele nadal jest Body Grazia, Perla, Harfiska i Pirueta. To jest czołówka wyścigu, wyjście na prosto największym kołem Kobra, a prowadzi Body Grazia przed Perlą, 450 metrów do celownika, te dwie klacze mają lekką przewagę nad pozostałymi i walka jest Body Grazia przy bandzie, atakuje ją Perla. Body Grazia, Perla, Perla, Body Grazia, nadal Body Grazia, Perla, Body Grazia, Perla, finiszuje Pagera. Body Grazia ma przewagę, Body Grazia, Perla, Pagera, Body Grazia, Perla, Pagera. Body Grazia, Perla, Pagera, Body Grazia, Pagera, Perla i w celowniku Body Grazia na drugiej pozycji przygalopowała Pagera, na trzeciej Perla, następnie Pirueta i reszta stawki, a na końcu kończy wyścig.